Wirus czytania, odcinek 28. Wirus czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się dzisiaj słowa i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem i z rozmową o literaturze. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć Wichrowe wzgórza Emily Brontë. To oczywiście klasyka literatury światowej, ale i to jedyna powieść tej autorki. Za każdym razem, kiedy do niej wracam, a czytałam tę książkę wiele razy, ale też kiedy wracam do tej książki poprzez odkrywanie różnych tropów, śladów w innych utworach, czy to literackich, czy to filmowych, czy to serialowych, myślę sobie, jak szkoda, że nie możemy przeczytać innych utworów tej autorki i jak fantastyczne byłyby prawdopodobnie te teksty. Wichrowe wzgórza to opowieść o miłości niemożliwej, ale jednocześnie o miłości spełnionej. To opowieść o wielkich namiętnościach, ale i o okrucieństwie między ludźmi sobie najbliższymi. To opowieść pełna takich wielkich, powiedzielibyśmy, uniesień, ale jednak uniesień bardzo autentycznych i przekonujących. To także opowieść bardzo mocno komponująca się z otoczeniem, z przyrodą, z wrzosowiskami, a więc ta przestrzeń staje się też tym czymś, co dialoguje z uczuciami, z emocjami bohaterów. To także opowieść o różnicach klasowych, które mogą niszczyć największe uczucie, ale też można próbować te różnice klasowe przełamywać. To także, powiedzielibyśmy, historia zapominania, gotowości zapominania, ale i też przekonania, że pewne rzeczy powinny przetrwać, że pewne rzeczy powinny być pamiętane. Wielka miłość, wielka nienawiść, wielkie poczucie rozczarowania, że się nie udało, ale i wielkie poczucie spełnienia, że tej prawdziwej miłości się doświadczyło. Bardzo dobra powieść, uniwersalna, ponadczasowa i choć powstała w XIX wieku, do dzisiaj czyta się ją z równie wielkim zapałem. Polecam przypominanie sobie tej lektury.